Cześć, z tej strony Chub Artur i witam w kolejnej części kursu hmm, gita. Tym razem zajmiemy się pull requestami oraz forkowaniem repozytoriów. Eee, czym jest forkowanie? Załóżmy, Rafał obserwuje mój projekt na githubie nazwany YouTube, czyli to co stworzyliśmy wcześniej. I postanowił, że on ma fajny pomysł jak to jeszcze rozwinąć. I chciałby to zrobić, a potem już jak wprowadzi swoje zmiany, poinformować mnie, słuchaj, ja w ten sposób to zrobiłem, sprawdź, może wprowadzisz to do siebie. I ja wtedy mogę sobie po prostu swoje repozytorium zaktualizować, bazując na Rafała zmianach. Jednak jak widzicie, Rafał nie ma tutaj żadnego projektu, więc aby to zrobić, e, tutaj, tu remove, bo pod, poprzednie podejście mi nie wyszło. E, musimy przejść tutaj i wpisać, Czubek2. Musimy przejść po prostu na mój profil. Jest użytkownik. Artur Czuba, to ja. Wait a second. No. Eee, jestem ja. Przechodzimy do repozytorium YouTube i e, tutaj możemy kliknąć sobie Fork. I co to e, sp sprawi? Co się wtedy stanie? Obecna wersja tego repozytorium trafi do nas jako kopia. Także klikamy Fork. Dobra, tutaj mamy chwilę poczekać. I proszę bardzo, już mamy wujek Grafi czyli Rafał e, YouTube. Na podstawie Czubeka 2 YouTube. Ok, spoko. I teraz u Rafała możemy sobie po prostu sklonować to repozytorium na nasz komputer. Jak widzicie, ma ono specyficzną ikonkę, która informuje, że ona bazuje na innym e, repozytorium. To prawda, to nie jest mój. Komputer. Dokumenty, GitHub. Ja tutaj właśnie to poprzednie podejście muszę usunąć. Bo jeżeli istnieje katalog nazwany tak jak repozytorium, to może się już nie udać. Po prostu sklonować prawidłowo repozytorium, prawda? Więc o. Dopiero teraz możemy. Nasze repozytorium zostanie sklonowane na. Komputer. No i co? I teraz mamy już to repozytorium u siebie. E, możemy sobie. Wow. E, dodać ten folder z projektem. O, wybierz folder. I proszę bardzo, to jest to, co dostaliśmy z repozytorium e, tego z mojego, prawda? To jest dokładnie to samo z tymi wszystkimi gałęziami i tak dalej. No, jak widzicie wszystko jest to samo to co wcześniej. Master. Ok. I teraz co? I teraz sobie stworzymy nową wersję. Nie wiem jaka tam jest ostatnia. 04, no to co? 0,5. 0,5 na podstawie mastera, OK. I tak, wprowadzimy sobie pewne zmiany. No oczywiście to będzie prosta. Rzecz, czyli podmiana tych dwóch linijek. Proszę bardzo, e, Rafał zmienił te dwie linijki i zapisuje to jako 041. OK, komitujemy. I możemy to oczywiście opublikować. Teraz u e, Rafała pojawi się wersja ten, ten, ta nowa gałąź, prawda? Dobra. Jest 0,5. Są te zmiany. No i teraz możemy wysłać pull requesta, czyli żądanie połączenia gałęzi cudzej z moją, czyli Rafał. Z... Tak, jakby mnie prosi o to, żeby jego zmiany znalazły się w moim tym repozytorium YouTube. Żeby one zostały zastosowane właśnie tutaj. No bo tutaj nie, nie pojawi się nam ta, ta gałąź, prawda? O, ale fajnie, bo pokazuje, jak ktoś. A, nie, to pokazuje tylko dlatego, że jestem zalogowany na to konto i na podstawie tego zrobimy jakąś zmianę anyway, YouTube nie posiada tej gałęzi, którą Rafał stworzył ja jeszcze tego w ogóle nie, nie widzę, więc możemy sobie po prostu zrobić pull request i pokazujemy teraz Panie Czubek A2 proszę mi to połączyć, bo tutaj widzimy w ogóle do kogo możemy to wysłać, prawda? I na jaką gałąź, że to jest czubek 2 master. Masz połączyć, a to pewnie będzie u siebie. Tak, to będzie na lokalnym znaczy się na tym Rafała YouTube a jak wezmę czubek A2 master to będzie na koncie czubek 2 pojawi się ta informacja. Czyli on nie poprosi. Zosta Dobra został wysłany nasz pull request i teraz jak sobie odświeżę tutaj tak nie na swoim komputerze to trochę dziwnie jest informacja, że został otworzony jeden pull request przez wujek Rafi e, tutaj nie napisał żadnego opisu jak zwykle i jest informacja o tym, że jest ten pull request i teraz ja będę mógł ze swojego konta Albo go zamknąć, albo zaakceptować, przez co zmerdżają się Rafała zmiany z moim YouTube'em. To to zróbmy. Ok, jesteśmy już na moim komputerze. Co tu się dzieje? Żadnych zmian. Czasami trzeba po prostu GITA jeszcze raz odpalić. Może coś nowego się pojawi, bo jeszcze szczerze mówiąc, aż tak dokładnie tego nie testowałem. No ale nie, nie widzę nic. Zatem przejdźmy na GitHub Czubeka2. Przejdźmy do naszego YouTube i mamy informację właśnie o tym pull requestie. No i patrzymy, że Wuje Grafi chce zmerżować jednego komita na Czubeka2 Master. No to co? No to ja sobie podglądam, co on chce tutaj zmienić. No dobra, podoba mi się, mogę coś tu skomentować. Why? Załóżmy, prawda? I mogę przejrzeć, ile komitów wprowadził Rafał, zanim mi to wysłał i tak dalej, także tutaj mogę sobie po prostu dokładnie zobaczyć. Dodatkowo mam informację, czy to połączenie od Rafała spowoduje jakąś kolizję mnie. No jak na razie nie widzę, bo jest na zielono, że nie ma żadnych konfliktów itd. Tak dalej, więc możemy mm, połączyć nasz pull request. Łączymy. I coś u Rafała się stało. A, że komentarz dodałem, wyskoczyło. I teraz przechodzimy sobie na code i mamy 041 dwóch kontrybutorów, czyli dwie osoby rozwijają tę wersję, rozwijały, prawda? No i mamy informację, że to jest 0.5. Właśnie w ten sposób działają forki i tak dalej. No dobrze. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że rozwiało to wasze wątpliwości na temat tego, jak klonować, bo w sumie przy okazji to też pokazałem, e, jak forkować te repozytoria i jak wysłać do kogoś prośbę o wprowadzenie naszych zmian do siebie. Dzięki za uwagę i do następnego materiału.